że ta para 6 wyścigów odjechała wspólnie w tym sezonie, 4 z nich zremisowała. Najlepiej Nicky Pedersen, Schlauderbach w kanapce, niestety ta kanapka. Schlauderbach. Tak. Ale Peters, o widzimy tutaj uderzenie o tor, takie tyłem, mogło go nawet lekko przytkać, bo plecami jak się uderzy przeważnie. No, kapitalny start, godne zauważenia Nickiego Petersena, ale tu szczęśliwie minął Peter Pawlicki. Imponująco, remis 6-6 i trzecia odsłona w trzecim wyścigu. Oj, Frick znakomicie, ale świetnie także Waculik. Łopin ten został, ale już się zabiera za Patryka Dudka, a Waculik wykorzystuje to, że można płynąć po szerokiej i wypłynął na pierwsze miejsce Martin Waculik. Dudek przykręcie, Dudek jednak się chyba nie obroni i czyżbyśmy mieli trzeci remis, bo na to się zanosi. Waculik znakomicie wykorzystał te ścieżki po zewnętrznej, to o czym mówił Krzysztof Cegielski. No i teraz już nie zagrożenie na pierwszym miejscu, ale zanim wrocławianie. Łopinden, mimo że przegrał start, uporał się z Patrykiem Dudkiem teraz, a mam wrażenie, jakby zbliżył się do Słowaka Barwa Kwalwazu, Zielona Góra, jakby chciał jeszcze Waculika postraszyć. Jeszcze będzie miał jedno okrążenie, a Dudek jeszcze czeka na błąd Maxa Frick. No i proszę, do samego końca dwa duety będą się bić. Łopinden próbuje po szerokiej, bardzo szeroko. Waculik jakby się tego nie spodziewał, a ostatnie metry zadecydują. Waculik czy Łopinden? Chyba Ty Łopinden znakomicie to zrobił. A jeszcze Patryk Dudek do samego końca naciskał na Maxa Frick. Ależ to był wyścig apetyczny, bym powiedział. Takie danie chcemy kosztować w tym dzisiejszym meczu. Nieprawdopodobnie uśpił Ty Łopinden. Próbujemy i Doyle wystrzelił i Paweł Przedbełski. Oni poszli. Max Sender zdecydowanie szybszy, ale Jack Holder jest w krawężniku. Jak on tam odjedzie, Zmarznik na razie zamyka stawkę. Zatem może poprawić swój rezultat bezpośrednich wyścigów, ale Zmarznik nie powiedział ostatniego słowa. Jack Holder, o którego debiucie mówiliśmy w PGE Ekstralidze. Teraz w drugim wyścigu, ale tam mu brakowało, tam jakieś zawahanie. Nogę układał na haku po lewej stronie ze dwa razy. Tam czegoś mu brakowało, Zmarznik tam po dużej za chwilę wyprzedzi Madsena. To jest kwestia sekund. Straszy. Jack zablokuje, wszedł pod pachę Madsenowi. Ten odrzucony z szpryca od Holdera na ciało Madsena. Ależ to pięknie rozegrali. Mówiłem, że będzie szóstka. Może być ósemka. Marek Cieślak już szykuje rezerwę taktyczną na ósme, na może dziewiąty wyścig. Madsen znowu w tarapatach. Powiemy teraz, no co my możemy powiedzieć? Wolny jest ten Madsen. Czy jest wolny? Nie wiem. Mam wrażenie, że robił kilka błędów na trasie, bo... Widzę seria 9 kolejnych trójek w Grudziądzu. Świetny początek sezonu, kiedy... Jadą! Dobrze Przemek chyba nie zostawi krawężnika, ale co robi Janusz Kołodziej? Przemysław Pawlicki czy Janusz Kołodziej? Janusz Kołodziej jest pierwszy, a bracia na żyletki wchodzą w drugi łuk. Nie liczy się tutaj zaskakująco na pierwszym okrążeniu Artiom, ależ jadą bracia! Niesamowicie, bo tutaj na pewno zetknęli się manetkami i wyrzucił Przemek Pawlicki Piotrka. Co za mecz! Teraz przemknęli obaj obok Janusza Kołodzieja. Piotr nie pozostawał dłużny. Wjeżdżają na kolejne okrążenie. Przemek jest pierwszy. Piotrek za nim. Trzeci Janusz Kołodziej. A Artiom czeka. A Artiom szykuje. No i wyszykował z naprawdę trudnej sytuacji, bo było już 5-1 dla gospodarzy. Zrobiło się 5-1 dla gości. Zrobiło się 4-2 dla gospodarza. To nie jest jeszcze ostatnie słowo. Przemysław Pawlicki na prowadzeniu. Zanim brat Piotr jeszcze włącza się, Janusz Kołodziej do walki z Artiomem Łagutą. Jak to się wszystko rozstrzygnie, wygra Przemek, drugi Piotrek, trzeci Łaguta bez punktu, Janusz Kołodziej, ale każdy był tu chyba na każdej pozycji. Każdy może czuć niedosyt poza Przemkiem Pawlickim. Janusz Kołodziej, to wjeżdżając na metę, miałem wrażenie, że myśli, jak to się stało. To nie doceniać.
No doceniają to jedno, ale drugie na pewno zadają sobie pytanie. Jak to się skończy, kto najlepiej idzie ze startu? Bardzo dobrze Milik, Żagar próbuje mu tam wejść pod łokieć, Lambert już rozpędza się po dłużej. W tej chwili Żagar tam będzie mu utrudniał robotę, z tyłu jest Jarosław Hampel, Lambert idzie szeroko, a Żagar wciska się pod Milika, w trójkę wchodzą w pierwszy łuk drugiego okrążenia. Żagar śmiało, a Lambert już szuka luki ram, Lambert wychodzi na miejsce pierwsze, czy zamknie go Żagar? No nie da rady i teraz będzie musiał go odwieźć Lambert, ale wybiera inną strategię, kontruje i będzie się ścigał z Matejem Żagarem dalej. Lambert i Żagar wpadają znowu razem, teraz już Brytyjczyk z przodu, Żagar kontruje, Żagar teraz bliżej krawężnika, Żagar jest z przodu, Lambert znowu będzie musiał stawać na głowie, żeby pochnąć Słoweńca, idzie znowu za kołem Mateja Żagara, teraz pokazuje mu się z lewej strony, nie hamuje, nie ma klapowania, tu jest ostra gra, raz jeszcze Lambert spróbuje ugryźć Żagara, dobrze tam kombinuje, aj, centymetry za tylnym kołem, znowu to robi, ostatni łuk, Lambert idzie za koło, szeroko, Żagar bliżej krawężnika, Żagar, Lambert drugi, Milik trzeci. Hampel czwarty, nie wygrał Lambert, ale znowu był show i tu trzeba pochwalić Mateja Żagara, bo z tymi dwoma... Najszybciej Tudzieża poderwało i został Aworyna między zawodników gospodarzy i skończyło się to... Niedobrze. Niestety wpadł Kacper Woryna pod tmuchaną bandę. Nie bardzo może cokolwiek zrobić. Patrzymy na polu trzecim Kacper Woryna. Po jego lewej Jakub Jamrok, po prawej Grigori Łaguta. Zakładał się Grigori Łaguta na Worynę i Jamroga. No i niestety zrobiło się za ciasno. Kacper Woryna zahaczył o motocykl Rosjanina. Wzięty w kanapkę. No tak, niestety mógł tam sponiewierać jego własny motocykl. Mamy nadzieję, że z Kacprem wszystko będzie w porządku. Tak, no pojawiła się karetka na torze, państwo tego jeszcze nie widzą, ale to nie musi być wcale jakiś strasznie zły znak. Karetki się pojawiają, a później wracają, także jeszcze nie będziemy tutaj patować jakimiś strasznie czarnymi scenariuszami. Tutaj upadł dosyć bezpiecznie Kacper Woryna i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie to uderzenie w motocykl.